Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Martą Kaletynową-Młynarską. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią i historią. Przede wszystkim już w szkole też i powszechnej interesowałam się historią i wiedziałam, że idę na historię. To nawet w rodzinie było zdumienie, jak z historii się wyżyjesz i lepiej być, powiedzmy sobie, jakimś praktycznym mieć zajęcie niż historię, ale konsekwentnie poszłam, dawałam na historię w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. I rzeczywiście te studia, mimo że to był 48 rok, były znakomite. Mianowicie profesor Tadeusz Manteuffel, który zorganizował po wojnie Instytut Historyczny i był dyrektorem Instytutu, dobierał swoich współpracowników też, no powiedzmy sobie, bardzo dobrych specjalistów i oddanych nauce. Mieliśmy lektorium, w której mogliśmy pracować, bo na ogół po powstaniu warszawskim rzadko kto luksusowo mieszkał, więc właśnie Instytut stwarzał nam warunki takie, że zawsze mieliśmy lekturę odpowiednią, czy na ćwiczenia materiały, już nie mówiąc o tym, że było czysto i ciepło i schludnie. Tak. Także to był ten pierwszy rok i wiedziałam, że idę, że będę się zajmowała średniowieczem, bo nawet pani profesor Bierzuńska-Małowistowa namawiała mnie na starożytną, bo znakomite były jej ćwiczenia i rzeczywiście było to ciekawe, ale jednak musiałam realizować swoje marzenia. I tutaj już wiedziałam, że będę pod opieką profesora Geistora, który na początku moich studiów był na stypendium we Francji, ale już w drugiej połowie roku się zjawił i miał z nami zajęcia. I tak, powiedzmy sobie, do magisterium, a później już pracując, doktorat też u profesora Geistora robiłam i to, powiedzmy, to seminarium jego, na które potem też już zupełnie dorośli historycy chodzili, było zawsze interesujące i czekało się na tak zwane ostatnie słowo profesora. Tak. Powiedzmy, niektórzy krytycy zarzucali profesorowi Geistorowi, że miał nie za duży dorobek pisarski, może nie ma dużo tych książek, a bardzo dużo artykułów. Tym niemniej, no, w każdym bądź razie jego działalność właśnie dydaktyczna miała bardzo duże znaczenie na ukształtowanie naszej wizji, sposobu myślenia itd., itd. I profesor był zaangażowany też w organizację kierownictwa badań nad początkami państwa polskiego i był dyrektorem tego kierownictwa. I namawiał już na drugim roku studiów nas, żebyśmy studiowali archeologię. I wtedy jeszcze dwie koleżanki i ja, żeśmy się zapisały na archeologię u profesora Wodniewizmierza Antoniewicza i się studiowało normalnie archeologię. Koleżanka rok wyżej skończyła, też zrobiła magisterium z archeologii i jeszcze jakiś czas pracowała nawet jako asystentka u profesora Antoniewicza. Natomiast jak ja z moją koleżanką Teresą Uzdowską chciałyśmy zrobić magisterium już po ćwiczeniach, po terenowych doświadczeniach i egzaminach,
powiedziano nam, że państwo polskie nie stać na zbieranie dyplomów, no i po prostu nie uzyskałyśmy tego magisterium z archeologii. I po złożeniu magisterium z historii w 1952 roku profesor Geisztor mnie skierował do kierownictwa badań, do sekretariatu. Byłam taka, powiedzmy, podręczna, ale się ogromnie dużo uczyłam. Już, powiedzmy sobie, uczestniczyłam w konferencjach i jeździliśmy, powiedzmy, trzeba było jakieś wizje lokalne tych badań, także bardzo często też uczestniczyłam właśnie w tym, byłam potrzebna. I to była bardzo duża, dobra praktyka też jako historyka. Dlatego, że jednak te źródła archeologiczne dla mediewisty mają znaczenie, duże znaczenie i oczywiście poszerzają możliwości interpretacji. Także w ostatnim roku istnienia kierownictwa badań ja pracowałam i dzięki temu rzeczywiście dużo zyskałam w moich widzeniu tego średniowiecza, bo nie tylko, powiedzmy, źródła pisane, ale jednocześnie właśnie te terenowe odkrycia. Także to sobie bardzo, bardzo cenię, że mogłam uczestniczyć ten ostatni rok. Później już kierownictwo badań zostało przekształcone w Instytut, powstała Akademia Nauk i automatycznie dostaliśmy etaty już w Instytucie właśnie IHKM-ie, Instytut Historii i Kultury Materialnej, prawda, teraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. I tak od początku Instytutu działałam najpierw w Warszawie. W 71 roku dopiero zrobiłam doktorat, dosyć nierychliwie. Potem w 88 roku habilitację, no i w 99 profesurę. W 2000 roku poszłam na emeryturę, ale ponieważ już w 90-tych latach podjęłam tą akcję Atlasów Historycznych Miast, włączyłam się w tą inicjatywę, którą podjął Ośrodek Toruński. I także do tej pory kieruję grantem Śląsk, żeśmy już dużo tych atlasów historycznych wydali i jakoś nadal mnie hodują tutaj w Instytucie. Mam nawet swój pokój w Instytucie we Wrocławiu. Profesor Moziuch jest tak miły, że jakoś nie... W każdym razie mnie toleruje. No i uważam, że jestem spełniona, bo robiłam zawsze to, co chciałam. Interesowały mnie sprawy osadnictwa, przestrzeni. I tego właśnie uczono mnie już na uniwersytecie. Z profesorem Geisztorem robiliśmy wycieczki. I to wcale nie autokarami, tylko zwykłymi ciężarówkami. Profesor tylko koło kierowcy był. I on oczywiście objaśniał nam, gdzie jesteśmy, nie tylko zabytki, żeśmy oglądali, ale on nam tłumaczył przestrzeń, co jest bardzo ważne dla historyka, no, który, powiedzmy, się interesuje. I to już od początku wiedziałam, że ja się tym osadnictwem zajmę i właśnie tą pracę magisterską pisałam o Kasztelanii Milickiej, tak powiedzmy, na pograniczu Wielkopolski i Śląska. I jednocześnie mogłam wykorzystać też stan badań archeologicznych i oczywiście to historyczne źródła. I tak się toczy dalej. Znaczy, byłam też... jakiś czas uczestniczyłam w badaniach w Lublinie. To był rok 59-62. Uczestniczyłam w badaniach miasta pod kierunkiem profesora Gardaskiego, który z Warszawy został tam mianowany profesorem. I też ogromnie dużo skorzystałam. To znaczy, jak
teraz na swoim jubileuszu 65-lecia spotkałam profesora Szczygła, no, który wtedy był młodym człowiekiem i żeśmy rozmawiali. On powiedział, przecież ty w ogóle zaczęłaś badania miejskie Lublina, to jest twoja zasługa. Bo akurat żeśmy w mieście bardzo fajną osadę wczesną z chałupy, takie półziemianki, żeśmy odkryli blisko wzgórza zamkowego. No i to było te 3 lata, to było dojeżdżanie, to był kontakt ze studentami. Tak jak dydaktyki niby nie miałam, ale te parę lat tak było. Zresztą wielu też archeologów dojeżdżało do Lublina właśnie, bo jeszcze nie byli wykształceni, tam cała ta, powiedzmy, obsada. Także profesor Gadowski ściągał właśnie warszawiaków do Lublina, żeby na wykłady i tak dalej. I bardzo dobrze wspominam te lubelskie czasy. Dużo się nauczyłam. No, ale potem znowu się zajmowałam Śląskiem. I z profesorem Kazimierczykiem, archeologiem z Wrocławia współpracowałam. To były takie badania nad regionem Trzebnicy, no, starej osady na północ od Wrocławia. No ale ponieważ on odszedł i jeszcze jedna osoba, która pracowała w tym programie już szybko, no powiedzmy sobie, odeszli z tego świata i ja po prostu sama nie uważałam, że to by mnie przerastało. Natomiast zajęłam się taką wsią Zawonia około Trzebnicy i tam parę lat prowadziłam badania. Te materiały są opracowane, z tym, że przekazałam je koleżance Justynie, która zajmuje się archeologią wsi, więc uważam, że będzie lepszą, powiedzmy, dla niej ten materiał będzie bardziej cenny. A ja jednak bardziej się zajęłam miastami, więc właśnie ta moja habilitacja to był Wrocław w XII-XIII wieku. No i za to dostałam nagrodę Akademii za tą książkę. I dowiedziałam się niedawno, że to jest obowiązkowa lektura w Instytucie Archeologii. Z Instytutem Archeologii we Wrocławiu mam takie dobre kontakty, to znaczy nie tylko to, znaczy nie koleżeńsko, to znaczy nie tylko koleżeńsko-towarzyskie, ale od lat prowadzimy takie odczyty, zapraszamy interesujących prelegentów. I to zawsze naprawdę mamy pełną salę i jakoś tak to nam, jak to się mówi, nieładnie wychodzi. No cóż jeszcze, mam teraz młodych kolegów w instytucie i staram się, oczywiście nie wtrącam się w ich pracę czy sprawy, ale jeżeli jestem potrzebna, to jest mi miło, że mogę im pomóc.